Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pomówimy sobie trochę o różnych fazach finansowania projektu, czyli dowiecie się co to jest Seed Sale, Private Sale, Angel Round, Pre-Sale itd., itd. Jakie korzyści za sobą to wiąże i na jakim etapie istnienia projektu te rundy finansowania zazwyczaj istnieją. A więc zaczynajmy. Mam tutaj przygotowane dla Was kilka wycinków z tokenomiki projektów. No i tutaj na przykładzie Realm możemy zobaczyć, że mieli fazę Private Sale, Seed Sale, Private Sale dla Elpula, a także rundę dla Early Supporters i IDO. Te rundy oczywiście są inne w zależności od projektu, czyli na przykład projekt Network miał Pre Seed Sale, Seed Sale, Private 1, Private 2, Public Sale, jeśli chodzi o projekt MINA, to mieli oni Seed Sale, Series A, później dwie rundy Strategic, no i następnie oczywiście przyszła runda publiczna. Jeśli chodzi natomiast o Broccoli Network, no to mieli na przykład Private Round i Public Sale. Oczywiście to wszystko zależy od danego projektu, czyli może na przykładzie Network. To są najbardziej popularne fazy, czyli Seed Sale, Private Sale i Public Sale. Czasem przed fazą Pre-Seed Sale jest także faza Angel Investor. I już tłumaczę po kolei o co w tych różnych fazach chodzi. Najwcześniejsza faza, czyli Angel Investor albo na przykład Pre-Seed Sale, są to fazy, które są najbardziej ryzykowne, a jednocześnie mogą przynieść największe zyski. Dlaczego? Ponieważ, jak tutaj widzimy, cena za token, na przykład w network, ale to się oczywiście sprawdza w różnych protokołach. Natomiast te benefity są mniejsze lub większe, tutaj wynosiła 0,04 dolara. Jak widzimy w public sale, ta cena była już prawie 4 razy wyższa, czyli na start inwestorzy, którzy weszli w tym momencie, dostaliby 4x. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w fazie angel investor albo presale sale są to najwcześniejsze fazy, w związku z tym ryzyko jest największe, czyli jeśli chodzi o sam projekt, to Zazwyczaj istnieje tylko pomysł, nie ma jeszcze nic poza pomysłem, nie ma strony, nie ma mediów społecznościowych, zazwyczaj może nawet nie być pitch decka, czyli jest tylko jakiś tam zalążek pomysłu, w tym momencie szukają finansowania, ktoś im to finansowanie daje tylko na bazie tego, jaki mieli pomysł. W związku z tym ryzyko jest ogromne. No i oczywiście im dalsza ta faza, tym to ryzyko się trochę zmniejsza, ale nadal pozostaje dosyć duże. Czyli na przykład w fazie seed... Projekt ma już na przykład pitch deck przygotowany, czyli już widzimy, jak to tam ten pomysł będzie rozwijany. W pitch deku na przykład może być przykładowa roadmapa, opis całego produktu, jak to będzie działało. Czyli inwestorzy w fazie seed są narażeni na mniejsze ryzyko niż w fazie angel czy też pre-seed, w związku z tym te benefity są nieco mniejsze niż jakby zainwestowali wcześniej, natomiast nieznacznie. W zależności od projektu, to może być 30% na przykład wyższa cena. 20%, czasem nawet tylko 10% wyższa cena. No i dalej, kiedy poruszamy się w kolejną fazę, mamy fazę private. W fazie private ta cena jest znowu nieco wyższa, no ale ryzyko jest także nieco mniejsze, ponieważ w fazie private e, taki projekt mógł już e, stworzyć swoją własną stronkę poza pitch deckiem, być może mają oni już gotowy light paper, mogą mieć także media społecznościowe już założone i powoli je rozwijają. Także te wszystkie informacje są już widoczne i inwestor wchodzący w fazie private jest narażony na dużo mniejsze ryzyko niż jakby wchodził w poprzednich fazach. No i dalej może być druga runda private, może być faza strategic. W fazie strategic zazwyczaj następuje ona po fazie private. Faza strategic jest to faza, w której projekty szukają inwestorów, którzy nie tylko pomogą im zastrzykiem kapitału, ale także jednocześnie pomogą im w jakiś inny strategiczny sposób. Czyli dajmy na to, mogą to być inwestorzy powiązani z launchpadami, którzy pomogą danemu projektowi wejść i mieć ID na danym launchpadzie, a mogą to być na przykład inwestorzy, którzy mają kontakty wśród giełd centralizowanych, dzięki czemu taki projekt będzie miał łatwiejsze wejście na giełdy. Mogą to być inwestorzy z ogólnie dużą ilością kontaktów wśród innych projektów, które pomogą nawiązać partnerstwa. A mogą być to też także osoby powiązane na przykład z marketingiem, czyli na przykład YouTuberzy albo osoby, które mają duże społeczności na Telegramie czy też Twitterze, które pomogą w marketingu danego projektu. Czyli do fazy strategic dostać się zdecydowanie najtrudniej, jeśli nie mamy nic poza pieniędzmi do zaoferowania. Natomiast jest to faza, która następuje zazwyczaj albo równolegle z fazą private, albo nieco po fazie private. W związku z tym wszystko o projekcie już jest praktycznie wiadome, być może nawet jest już prawie gotowy produkt, czy, czy też produkt jest w fazie beta czy alfa, także możemy ten produkt zobaczyć, więc ryzyko jest zdecydowanie niższe. No i na końcu przychodzi faza public sale, czy to w formie IDO, IEO, IFO, czy jakiejkolwiek innej. No jest to oczywiście faza publiczna, w której każdy ma szansę wziąć udział, w zależności od tego, na jakim launchpadzie dany projekt postanawia tą fazę public przeprowadzić. No i teraz, kiedy rozmawiamy o różnych fazach finansowania, no to oczywiście inwestorzy z fazy pre-seed sale albo seed sale nie dostają wszystkich tokenów od razu, tak jak inwestorzy zazwyczaj fazy public sale, tylko mają swoje tokeny w vestingu. No i jeśli chodzi o vesting, no to tutaj zazwyczaj w tokenomii jest napisane, jak ten vesting wygląda. Czyli w tym przypadku, na przykład w tych wczesnych fazach, w momencie wejścia tokena na giełdę zdecentralizowaną czy też scentralizowaną, inwestorzy tych wczesnych faz dostają tylko 5% swoich tokenów, a pozostała część jest im dostarczana w transzach, na przykład przez 7 miesięcy. Jeśli chodzi o inne projekty, to to wygląda oczywiście podobnie. W zależności od projektu te warunki mogą wyglądać nieco inaczej. Czyli, np., tutaj w fazie Private i Seed, w fazie Seed 5% w momencie TGE, w fazie Private 12,5% w momencie TGE, czyli stworzenia tokena oficjalnego, no i pozostała część jest im dostarczana w wysokości 1547 każdego dnia, czyli każdego dnia jakaś tam drobna cząstka ich tokenów trafia do nich na portfel, czy też jest możliwa do claimu. Natomiast jeśli chodzi o fazę IDO, no to na przykład zazwyczaj w fazie IDO wszystkie tokeny są od razu dostępne, natomiast czasem także faza IDO ma jakiś tam e, vesting. Czyli w przypadku projektu Realm 25% dostali od razu i następnie przez kolejne 3 kwartały będą otrzymywać po 25% tokenów. Jeśli chodzi o wczesne fazy to także poza listingiem występuje lockup. Oznacza to na przykład, że w fazie private inwestorzy dostają te 20% na przykład na TGE, następnie przez 3 miesiące nic nie otrzymują i dopiero od 4 miesiąca przez 15 miesięcy będą otrzymywać na małą transzę 5%. Oczywiście w zależności od projektu ten lock może być krótszy lub dłuższy. Niektóre projekty mają na przykład lock dla wczesnych faz nawet 12 czy 24 miesięczny. 24 miesięczny jest rzadkością, natomiast czasem zdarza się 12 miesięczny lock -up. Tak było chociażby w przypadku Casper dla osób, które inwestowały na coinlist, czyli tam jest lock przez 12 miesięcy i później dopiero te tokeny zostaną uwolnione. Natomiast tutaj, jak widzimy w protokole broccoli, mamy 20% na TG, 3 miesiące lock, i od 4 miesiąca 5% tokenów przez 15 miesięcy będzie trafiać do inwestorów fazy private. Czyli jeśli chodzi o vesting, to tak to właśnie wygląda. Nie otrzymujemy tokenów jednorazowo, nie możemy ich od razu zrzucić, tylko jest to właśnie rozłożone w czasie. No, i jeśli chodzi o lock, to oczywiście tokeny, chociażby advisorów czy też timu zazwyczaj także są zablokowane na pewien okres czasu. Tak jak tutaj widzimy, team ma na przykład tokeny zablokowane na 8 miesięcy i później od 9 miesiąca będzie dostawał 5% miesięcznie przez 28 miesięcy. Czyli tak to z Westingiem wygląda, jeśli chodzi o fazy wczesne inwestowania. No i oczywiście teraz pewnie zastanawiacie się. Gdzie i jak można się na takie wczesne fazy dostać? No tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak to zrobić, gdzie się na te fazy dostać, natomiast na rynku istnieją w tym momencie lunchpady, które co jakiś czas umożliwiają inwestorom wejście czy to w fazie private, czy to w fazie SEED. Takie lunchpady, które w tym momencie przychodzą mi do głowy, to chociażby Daumaker, który co jakiś czas ma fazę SEED. Kolejnym protokołem byłby Lunchpool, który często ma właśnie tokeny w fazie private, czasem nawet we wcześniejszych fazach na ich nowym produkcie Lunchpool Labs. Kolejny protokół, który takie rzeczy robi, to Ferum Network. Tam także możecie się załapać na sprzedaż tokenów w fazie seed czy też private. No i oczywiście powstają w międzyczasie nowe lunchpady, które być może będą także umożliwiały inwestorom. Wchodzenie w tych wczesnych fazach SEED czy też PRIVATE. Jednym z nowych protokołów jest chociażby Synapse Network. Wiem, że wiele osób udało się zakupić tokeny w sprzedaży Synapse Network, więc teraz pozostaje tylko czekać i zobaczyć, czy projekty, które się tam pojawiają, będą właśnie w fazie SEED i PRIVATE, czy może to będzie tylko faza Public Sale. Poza Synapse Network, z nowych protokołów, launchpadów mamy chociażby Anypad, o którym ostatnio wspominałem. Mamy Gpool, będzie startował niedługo Engine Starter, który ma się skupić na grach, które będą tworzone na Infinity. Także zobaczymy, czy na tych launchpadach będą startowały nowe tokeny. Może warto się tym projektom przyjrzeć. Także jeśli chodzi o lunchpady, na których są już dostępne private i seed, sale, a na których być może będą dostępne, to tak to właśnie wygląda. Warto jeszcze wspomnieć, że zaletą lunchpadów jest to, że możemy zainwestować mniejsze kwoty. Ponieważ jeśli chodzi o inwestycje w fazę seed, to zazwyczaj minimum inwestycji, jeśli jakiś VC na przykład inwestuje w dany projekt, to minimum jest zwykle na poziomie Czasem 50, czasem 100, a czasem 250 tysięcy dolarów minimum. Jeśli natomiast chodzi o fazę private, to minimum zazwyczaj jest także około na poziomie 30 czy 50 tysięcy dolarów. Czasem to minimum wynosi 100 tysięcy dolarów wszystko zależy od projektu. Natomiast czasem w fazie private zdarzają się projekty, które dają możliwość inwestycji za minimum np. 5000 albo nawet schodzą tak nisko jak 1000 dolarów. Natomiast jest to rzadkość. Zazwyczaj to minimum to te 10, 30 czy 50 tysięcy dolarów w fazie private. Natomiast w fazie seed, tak jak wspomniałem, to jest 50, 100 czy 250 tysięcy dolarów. I o czym warto jeszcze wspomnieć, to inwestując na wczesnej fazie, dajmy na to seed, oczywiście minie dużo więcej czasu. Od momentu inwestycji do momentu listingu, niż w przypadku inwestycji w fazie private czy też w fazie public. Ponieważ, tak jak wspomniałem, w fazie seed to jest dopiero pomysł, który zaczyna być rozwijany, więc od momentu tego pomysłu do momentu IDO czy też public sale może minąć kilka miesięcy, rok, czasem nawet dwa lata. Czyli tutaj blokujemy nasze, naszą inwestycję na dłuższy okres czasu. Od fazy private do IDO, czy też do listingu, zazwyczaj mija kilka miesięcy do roku czasu. Zazwyczaj nie jest to dłużej niż rok czasu, jeśli chodzi o fazę Private. Natomiast jeśli inwestujemy w fazie IDO, no to jak z pewnością wiecie, e, od IDO do listingu zazwyczaj mija kilka dni, czasem kilka tygodni. Czyli miejcie to na uwadze, że e, jeśli będziecie inwestować na przykład przez LaunchPady w projekcie na fazie Seed, czy też Private. To musicie liczyć się z tym, że od momentu waszej inwestycji do momentu, kiedy dany projekt faktycznie wejdzie na giełdy, może minąć wiele miesięcy, w niektórych przypadkach nawet rok czy dwa lata. Czyli miejcie to na uwadze, inwestując w projekty na wczesnych fazach rozwoju. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je oczywiście zadać w komentarzach, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Zachęcam Was także do dołączenia do naszej grupy na Telegramie. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, a na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!